witajcie w kuchni kwasiora. Rok 1309. Zakon szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie przenosi swoją stolicę wraz z główną siedzibą z Wenecji do największej ceglanej, notabene nigdy nie zdobytej twierdzy świata, czyli do Malborka. I już 3 lata później, bo w 1311 roku, zostaje tam wybrany pierwszy wielki mistrz zakonu, pierwszy malborski wielki mistrz zakonu, Karl Bessar von Trier, czyli Karol z Trewiru. No, za jego panowania na zakon krzyżacki została nałożona ekskomunika, zakonnicy prowadzili niezwykle rozwięzły tryb życia, ba, można by się wręcz pokusić o twierdzenie, iż cały zakon dość mocno zeświecczał. No i coś z tym trzeba było zrobić. Młody wielki mistrz Karol postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i wymierzył szereg reform duchowych, aby tych zakonników naprowadzić na dobre duchowe tory. Między innymi dobrał się do kuchni klasztornej, no i nastały czasy Wielkiej Nocy. Zakonnicy już czekali na te stoły uginające się od mięsiwa, wszelakich dobroci, ale Karl przykręcił śrubę i mocno ograniczył ilość mięsiwa spożywanego w to święto w tamtym czasie. Wymyślono tą potrawę specjalnie na tą okazję, ale przekorny los spowodował, że to danko tak zasmakowało mnichom, iż po dziś dzień tradycyjnie spożywane jest w zakonie krzyżackim jako potrawa wielkanocna właśnie. Na pamiątkę tamtych dziejów, ale na pamiątkę po prostu tego, że jest ona niezwykle smaczna. Będzie to biała kiełbasa zapiekana na kapuście kiszonej. No i cóż będziemy potrzebować? Zapraszam do stołu. Na desce pysznią się kiełbasy białe, w tym biała kiełbasa tradycyjna oraz kiełbasa tak prześlicznie wyglądająca, biała wiosenna. Miód, jałowiec, przyprawa do piernika, goździki oraz ziołowy staropolski szczerbiec. Kiszona kapusta, czosnek, chrzan, ciemne piwo, może to być jakiekolwiek inne piwo lubicie, oraz cebula. Jeśli chodzi o piwo, to w tamtych czasach w Malborku ważono go ponad 100 rodzajów, więc ba, kucharze klasztorni mieli w czym wybierać. Jeśli zaś chodzi o przyprawy, to sprowadzano je z najdalszych stron świata. Ja wam proponuję wskoczyć na kuchniakwasiora.com na zakupy po przyprawy, noże, dechy i inne cuda. Jeśli zaś nie macie szczerbca na podorędziu, to żaden problem, ponieważ jak zwykle w opisie wyszczególnię wam przyprawy zastępcze, aby również wyszła wam poezja smakowa. No i dobrze, zacznijmy przygotowania od posiekania cebuli oraz kapusty. Trzeba to wszystko przesmażyć. Elegancko, kapustę smażymy takim szczwanym sposobem, podobnie jak było robione to w kapuście zasmażanej Józefa Piłsudskiego, czyli silna fajera i smażymy. Wrzucamy na patelnię tłuszcz, czy to skwarki, czy to jakikolwiek inny i niech ta kapusta się smaży, niech się smaży, niech ona delikatnie się przypali. Trwać to będzie 5-7 minut i mieszamy ją. Mieszamy, można patelnię zdjąć. Mieszamy, wtedy te wszystkie smaczki, które poprzypalały się, odklejają. Dodatkowo nie dość, że pięknie aromatyzują kapustę, to jeszcze bardzo przesympatycznie ją barwią. Ma ona taki bigosikowy kolorek. No i ona teraz nam tutaj deglasuje patelnię. I z powrotem wrzucamy na ruszt i znowu jej nie dotykamy. Niech ona się delikatnie zasmaży. Po czym fik zdejmujemy, znowu mieszamy, deglasujemy. Dwu-trzykrotnie proces powtarzamy. Do kapusty zasmażanej po krzyżacku ona nie musi być aż tak bardzo poprzypalana. Jedno, delikatność i umiar w tym przepisie wystarczy.
elegancko, kapusta wraz z cebulą są już przesmażone, możemy dalej czynić postępy w naszych pracach. Czosnek. Całe ząbki obrane z łupinek, co by uchronić grzesznych zakonników od złego, tak dawniej wierzono, oraz chrzan, jak namawiał sam Karl, co by gęby im tak często się nie cieszyły. Dalej, przyprawy, mieszamy to wszystko i możemy formować zapiekankę. No i pięknie, tak przygotowane kiełbaski, które aż się do mnie uśmiechają, wynosimy teraz do rozgrzanego pieca. Drzewiej były to piece chlebowe, wygasające już, stąd też w domowym zaciszu, grzanie góra-dół, 160, maksymalnie 180 stopni, czas to 3 do 4 kwadransów. Do zobaczenia, ale to będzie pachnieć, ale to będzie pachnieć. No i cyk, 3 kwadranse za nami, w domostwie unoszą się tak nieprawdopodobne aromaty. Aromaty piwa, aromaty mięsiwa, kapusty, wszędzie dookoła przyprawy piernikowe. Jeśli takie same zapachy unosiły się w klasztornej kuchni czy refektarzu, to takie karne dania mógłbym jadać codziennie. Ale cóż, pietruszka dla kurażu i zostawiam was z tymi oto obrazami. Mamy tutaj miód, mamy piwo, mamy przyprawy korzenne, piernikowe, ziołowe, staropolskie. Cóż za nieoczywista kompozycja smaków, ale jest tutaj takie ich natężenie, jak rycerzy w bitwie pod Grunwaldem. Do tego wszystko jest mięciuśkie, czosneczek, kapusta. To ze sobą naprawdę dobrze gra. Jeszcze soki z podpieczenia kiełbasy również weszły w tą kapustę i to wszystko tam w tym piecu ze sobą chodziło.
kiełbasa surowa, jeno zapieczona, o to tutaj chodzi, z takim pięknym, rumianym licem, a to od glazury miodowo-piwnej, którą żeśmy z pietyzmem kiełbaska po kiełbasce wszystko posmarowali. A więc jeśli chcecie, przyjaciele, poznać, jak to drzewiej na wielkanocnych krzyżackich stołach wyglądało, to przepis już znacie. Pozdrawiam, do zobaczenia.